Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest to wieczór szczególny, 2 kwietnia 2020 roku. 12 lat temu, o godzinie 21:37, Jan Paweł II, papież Polak, umiera w Watykanie. Idzie do domu Ojca. Pamiętam ten dzień, jakby to było dzisiaj. Wszyscy modliliśmy się o to, żeby papież jeszcze żył, żeby był jeszcze z nami. Ale czas jego ziemskiej wędrówki dobiegł końca. Tak, napisałem wtedy wiersz na tytuł 21:37. Samochody ukrzyżowały drogę. Nagle zgasła biała świeca na kolorowym monitorze. O mój Boże, coś się stało. Krzyk żony rozerwał rytm wieczoru. Czarna plansza zasłoniła ekran. I żałobne ozwały się dzwony. Chociaż wszyscy wiedzieliśmy, co mówią te znaki, cicho prosiliśmy, popłakując po kątach. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie dzisiaj. Ale ja chciałbym powiedzieć Państwu, że Jan Paweł II żyje wśród nas. Jego ślady są tak liczne, że nie da się ich wymazać. I myślę, że chyba nikt tego tak naprawdę nie próbuje uczynić. W ten taki szczególny wieczór chciałbym nie mówić o śmierci, ale właśnie o życiu, o tym, jak żyjący Jan Paweł II, wcześniej Karol Wojtyła, wpłynął na moje życie. Po raz pierwszy dowiedziałem się o nim w czasie studiów. Było to w roku 1979 i w akademiku obserwowałem w telewizorze pierwszą pielgrzymkę, ale już podczas drugiej znajdowałem się na Placu Jasnogórskim. A nie widziałeś, jak wybrali go na papieża? Oczywiście, masz rację. To widziałem. Bo ja pamiętam, że oglądaliśmy w telewizji transmisję. Ja miałam wtedy 6 lat, oglądałam tę transmisję ze swoim dziadziusiem kochanym, świętej pamięci Kazimierzem. Tak, tak, oczywiście. Też oglądałem to w telewizji. Ale czy to było tak? To było w akademiku. Była taka, nie mieliśmy w pokojach telewizorów, była taka sala. No oczywiście wszyscy studenci się wtedy zbiegli i oglądaliśmy ten moment. A później faktycznie to już pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Ja nigdy nie byłem w Watykanie, ale jak wiesz, kurator oświaty włocławski, kurator oświaty Marian Lewandowski był w Watykanie. Ja wtedy pracowałem w kuratorium, byłem dyrektorem Wydziału Pedagogicznego i świętej pamięci Marian przywiózł mi różaniec, który otrzymał od Jana Pawła II i wręczył go. I jak wiesz, on dzisiaj jest wśród nas, ten różaniec, modlisz się często. Tak. Trzymając go w swoich dłoniach. A ja miałam jechać do grobu papieża, wtedy kiedy zmarł, ale nie pojechałam. Miał mnie tam zabrać pewien zaprzyjaźniony poeta. Mhm.
ale chyba nie miał zbyt dobrych zamiarów, dlatego że zrezygnował. Powiedział, że miał sen. Mówi, słuchaj, nie zabiorę cię do Watykanu, miałem sen. Śnił mi się papież i ty byłaś blisko papieża, a papież popatrzył na mnie i pogroził mi ręką. Tak, Ojcze Święty, dziękuję ci bardzo. Tak. Moi drodzy, po raz pierwszy na własne oczy zobaczyłem Jana Pawła II na Placu Jasnogórskim i bardzo ten moment przeżyłem i wówczas, moi drodzy, w Ładzie Bożym, takim w kolorze papieskim, to był taki dwutygodnik rodzin katolickich wydawany we Wrocławku, ukazał się numer podwójny i w tym numerze podwójnym właśnie były moje wiersze. O, tutaj widzimy, na Jasnej Górze. Dobrze, na Jasnej Górze. O, może Państwu pokażę, tak? O. Twarz Ojca Świętego, zgasną Twoje słowa papieżu, to na śmierć biją dzwony. To były cztery utwory. To na śmierć biją dzwony też? Tak. Przeczytasz? No, ciekawe, nie? Tak. Ciekawe, to na, tu zupełnie na dole taki króciutki wiersz bez Przeczytaj. Tytułu. To na śmierć biją dzwony, droga w pustkę ucieka. Zdumione myśli, milknę. Słyszę szept toni ciemnej. Panno Najświętsza, nie opuszczaj. Niech poranne obudzą mnie dzwony. Ale to jest z modlitwy ostatecznej. No właśnie. Tak, to zostało włączone potem do tego wiersza. Ale tak ten fragment stał się zalążkiem większego utworu, który może kiedyś Państwu przedstawimy. Brat Antoni to mówił? Tak. Mogę przeczytać te krótkie utwory. Czytaj. Na Jasnej Górze nie uciekaj od siebie, stań pod murami klasztoru. U źródeł Jan Paweł II błogosławi tłum pielgrzymów. Potem pusty plac jasnogórski. Mgła zasłania wieże. Zegar łagodnie wybija w ciemności. Osamotniony w modlitwie szukam siebie. W swojej komnacie zatrockany Ojciec Święty. U stóp Pani Królowej Polski długo klęczy. 18 czerwca 1983 roku. A, to ja wtedy miałam 10 lat. Mhm. I twarz Ojca Świętego. Dlaczego smutna twarz Ojca Świętego? Ponad morzem gorących serc, w deszczu łez radości, pośród rodaków na wzgórzu jasnogórskim. Smutna twarz Ojca Świętego. Dobry uśmiech, ciepły, mądry głos. Słowa wolne, czujne, pełne miłości Boga. Młodzieńczy duch, lecz na obliczu papieża cień smutku. Dlaczego? Częstochowa, 19 czerwca 1983 roku. I trzeci utwór bez tytułu. Zgasną Twoje słowa papieżu, szybko jak świece na północnym wietrze. Posilony duch rodaków prędko otępieje. Lecz na dłoniach skamieniałych serc tlić będą się wiecznie zasiane iskierki miłości. I proszę Państwa, ja myślę, że... Przewidziałeś to? No właśnie, tak, że Jan Paweł II zasiał tutaj iskierki miłości, tak? I one ciągle w nas płoną, na szczęście. Być może jesteśmy... Mimo, że wielu zgasły. Tak, mimo, że wielu zgasły, ale sądzę, że chyba w żadnym narodzie tak wiele ich nie świeci. Jak w naszym. Może się mylę, ale sądzę, że tak jest. I proszę Państwa, jak już jesteśmy, żebyśmy mogli dalej porozmawiać o takim spotkaniu moim, gdzie byłem już bardzo blisko Ojca Świętego, że chwilę rozmawialiśmy, że trzymał moją dłoń. I pokażę tu Państwu po 20 latach. Mogło się, proszę o zbliżenie. Gdzieś mam wydruk tej fotografii. Po 20 latach w internecie odnalazłem te fotografie. Jak rozmawiam. Tu jest papież. Tak, i tu. A tu jest Mirosław. Ten mężczyzna w okularach, tak.
O właśnie. Tak. I ile wtedy miałeś lat? To był rok 1987, zaraz o tym opowiem. 87. Mhm. Aha. Czyli ile miałem lat? To ja miałam 14. A ja miałem 30, tak? W 87, 57, tak. 30 lat. Mhm. No tak, nie? No tak. 30 lat wtedy miałem. Tak. Proszę Państwa, to było w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Być może moja praca i moje publikacje poetyckie, ale i nie tylko naukowe o twórczości literackiej sprawiły, że spotkał mnie wielki zaszczyt, że byłem delegatem środowisk literackich, artystycznych Włocławka na to spotkanie niezależnych środowisk twórczych w Warszawie. Proszę Państwa, wtedy miałem troszeczkę problemów pracy z tego tytułu. Miałem dwie rozmowy z panią dyrektor liceum, w którym wówczas pracowałem. A co ci zarzucali? Zarzucano mi, że ośmieliłem się pojechać na to spotkanie. A dlaczego? W poniedziałek. No, pani dyrektor wówczas powiedziała, że jej jakiś tam członek rodziny, który jest gdzieś rektorem, się nie odważył, a dlaczego ja pojechałem. Ale to w którym roku było? No to było tuż po tej pielgrzymce. Czyli? Jak się rozpoczął 1987 rok. To było, proszę Państwa, i potem miałem rozmowę w Kowalu z sekretarzem partii, ale muszę Państwu powiedzieć, że ta rozmowa była dla mnie trudna, ale dobrze ją wspominam, bo ówczesny sekretarz partii w Kowalu rozmawiał ze mną w sposób mimo wszystko przyjazny. I nie. I co ci powiedział? Namawiał mnie, żebym wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, że dzięki temu mogę mieć lepszą pracę, będę miał szybszy awans zawodowy, bo mam dobrą opinię w środowisku jako nauczyciel. Ale ja wtedy pamiętam, jak dzisiaj powiedziałem, że ja mam inne przekonania, że jestem rzymskim katolikiem i że nie mogę przyjąć ideologii marksistowskiej. No wtedy pan sekretarz powiedział, no przecież nie będę żadnym dygnitarzem partyjnym, tylko będę szarym członkiem, więc to nie przeszkadza, żebym chodził do kościoła. Ale ja powiedziałem, że nie chcę nosić płaszcza na dwóch ramionach, że po prostu nie. Dziękuję za tę propozycję, ale jej nie przyjmuję. Czy były jakieś konsekwencje jeszcze? Nie, później było takie oprócz rozmowy, tej rozmowy? Wtedy to był taki okres, że jeszcze wtedy były takie rozmowy, a nie tylko ze mną, że były takie rozmowy z nauczycielami na temat poglądu, wyznania, to prowadzili z nami pracownicy Służby Bezpieczeństwa. Nie znam ich, po raz pierwszy widziałem. To było w gabinecie dyrektora, każdy z nas był proszony na taką krótką rozmowę. Ja potwierdziłem, że jestem rzymskim katolikiem i że... Byłeś odważny. I że nie... Trudno mi powiedzieć, po prostu powiedziałem prawdę. I że nie kryję tego. No ale, proszę Państwa, mi to przyjęli, coś tam zapisali. I po tej rozmowie nikt mnie z pracy nie zwolnił, nikt mnie z pracy nie wyrzucił. Miałeś mocną pozycję. Proszę Państwa, to były takie zdarzenia związane z moim życiem i z wpływem Jana Pawła II, właściwie moim udziale w spotkaniu z nim. Ja, proszę Państwa, potem mam tutaj przed sobą tekst artykułu. Ja po prostu publikowałem artykuł w Łacie Bożym. On miał tytuł Moje spotkanie z Ojcem Świętym. I muszę Państwu powiedzieć, że jak on się ukazał w Łacie Bożym numer 26 z 1987 roku, jak ten artykuł się ukazał, to jakieś takie próby nękania mnie czy straszenia mnie skończyły się. I jeśli Państwo pozwolą,
No może przeczytaj fragment. Dobrze, bo jest mi dosyć trudno mówić, dlatego powiem Państwu, że myślałem, że będzie mi łatwiej. No ale jak wspomnę, przypominam sobie tę chwilę śmierci Jana Pawła II. Po prostu ciężko jest mówić, bo odżywa to. Bo ale Jan Paweł II... przeżyliśmy to bardzo głęboko wszyscy wtedy. Ale Jan Paweł II powiedział wtedy, jestem spokojny, wy też bądźcie. Mhm. Tak. Więc jeśli pozwolicie, to po prostu przeczytam, jak to wyglądało, bo to jest, był dla mnie moment i osobiście, prywatnie bardzo ważny, ale to było też takie publiczne zadeklarowanie się, bo to było w świetle kamer. Moi drodzy, troszkę wydłużymy ten mak kwadrans. Mam nadzieję, że nam to wybaczycie ze względu na postać świętego Jana Pawła II. Trzecia wizyta papieża w ojczyźnie. Wspólne nabożeństwa. Tym bardziej się cieszyłem, że będę mógł wyjechać na spotkanie do Warszawy. Im bardziej uświadamiałem sobie, że to, co mogliśmy zobaczyć w naszej telewizji, było zaledwie namiastką tego, czego od niej oczekiwaliśmy. Zamiast bogatego obrazu pielgrzymki naszego rodaka, ubożuchne moim zdaniem relacje, często opatrzone natrętnym komentarzem spikerów, a w dodatku wiele transmisji miało zasięg tylko lokalny. Już w sobotę rano znajdowałem się w drodze do Warszawy. W pociągu panowała przyjemna atmosfera. Pasażerowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami ze szlaku pielgrzymki. W południe dotarłem do znajomych, którzy zechcieli mi udzielić gościny. Oboje wykształceni, kulturalni i bardzo mili. Oto on ateista, ona katoliczka. Oboje mocno przeżywali fakt, że papież Polak jest wśród nas. Około godziny 17 znalazłem się we wnętrzu kościoła Świętego Krzyża. Świątynia szybko zapełniła się. Widziałem wielu wybitnych, znanych artystów. Czułem, że jestem naocznym świadkiem wydarzenia o wielkiej wadze, świadczącego o nowej formie obecności artystów w życiu kościoła. Słuchając recytacji, w napięciu oczekiwaliśmy na przybycie papieża. Przez rozwarte drzwi świątyni na tle pogodnego nieba widać było sylwetkę Chrystusa pochylonego pod ciężarem krzyża. O godzinie 19:35 koło tego pomnika odezwały się burzliwe oklaski. Wszyscy wstali. Dostrzegłem nieco pochyloną sylwetkę papieża, który po chwili wkroczył do kościoła. Witany narastającymi oklaskami. Powitanie przedłużyło się do pół godziny. Widziałem łzy w oczach ludzi. Odniosłem wrażenie, że z ludzkich serc zniknęła bariera lęku i wzajemnej nieufności, a pojawiło się poczucie autentycznej wspólnoty. Artyści to przeważnie samotnicy. Jednak samo pojawienie się Ojca Świętego obudziło ogromną siłę integrującą ponad 1000 osób liczącą grupę. W tej chwili poczułem, że jestem cząstką wielkiego narodu, który gdyby zespolił swe siły, pokonałby niejedną trudność. Przemówienie papieża nie zawierało prostych wskazówek. Trzeba je uważnie studiować. Artyści znajdują w nim wiele cennych, skłaniających do refleksji myśli. Mnie szczególnie zapadły w pamięć następujące fragmenty wypowiedzi Ojca Świętego. Ludzkie zapotrzebowania łączą się z wymiarem logosu. Słowa, a więc prawdy, łączą się także z wymiarem etosu, a więc wolności kierowanej prawdą. Głód wolności ostatecznie zaspokaja się przez miłość. I drugi fragment. Chleb i słowo, kultura i ekonomia. Czy się wykluczają? Brawo. Czy wzajemnie zwalczają? Nie, po prostu się dopełniają. Jednakże ze stanowiska pełni człowieka trzeba, by również ekonomia uczestniczyła w kulturze. Aby była jej zasadniczo podporządkowana.
nie odwrotnie, tak? Właśnie. I trzeci fragment. Chrystus odpowiada na najgłębsze głody ludzkiej istoty. Takim właśnie jest głód miłości. Tak. I czwarty fragment. Duch ludzki żyje prawdą i miłością. Stąd rodzi się potrzeba piękna. Powiedział poeta: cóż wiesz o pięknym? Kształtem jest miłości. Cyprian Kamil. Norwid. Norwid. Tak. Ulubiony poeta papieża. I mój też. Mój też. Jest to zaś miłość twórcza. Miłość, która dostarcza natchnienia. Dostarcza najgłębszych motywów w twórczej działalności człowieka. I ostatni fragment. Cieszę się, że intelektualiści, artyści, ludzie kultury znajdują w Kościele przestrzeń wolności, której nieraz im brakuje gdzie indziej. Po liturgii Ojciec Święty, wychodząc z kościoła, żegnał się z ludźmi stojącymi po prawej stronie przejścia. Minęła już godzina 22. Przede mną stał tylko starszy pan. To też miałem nadzieję zobaczyć Jana Pawła II z bliska. Zebrani w świątyni zachowywali się różnie. Jedni niecierpliwili się i starali się zdobyć jak najlepsze miejsce. Inni spokojnie oczekiwali na przejście. Niektórzy pozostawali w modlitewnym skupieniu. Panowała atmosfera życzliwości i wyrozumiałości. Ojciec Święty szedł powoli, musiał być bardzo zmęczony, a przecież widać było, że pragnie każdego zebranych dostrzec, wysłuchać. Podałem Ojcu Świętemu dłoń, powiedziałem dziękuję i za nim mówiłem. Ale zaraz przypomniałem sobie o obietnicy danej młodemu mężczyźnie stojącemu za mną, i szybko ustąpiłem mu swoje miejsce. Jednak papież już oddalił się. Młodzieniec zawołał błagalnie: Ojcze Święty. Papież cofnął się i podał mu dłoń. Tak, tak. Moi drodzy, ja tutaj troszkę ze względu na cenzurę nie wszystko napisałem. Rozmawiałem chwilę i to właśnie do mnie papież się cofnął. I ta cała ochrona się bardzo przestraszyła. To w tym czasie działała cenzura i nie wszystko tutaj mogłem czy chciałem napisać. Tutaj chyba ksiądz redaktor dokonał pewnych zmian. A tak naprawdę rozmawiałem chwilę z Ojcem Świętym. Powiedziałem mu coś takiego bardzo osobistego, o czym nie chciałbym publicznie mówić. I byłem zachwycony właśnie, tu jest ten moment, jak papież już przeszedł, jak się cofnął i podał mi dłoń, bo zostałem po prostu zepchnięty tam do góry. I on mnie zobaczył u góry, spojrzał do mnie, uśmiechnął się, podał mi dłoń, a ochrona była przerażona, bo nie wiedzieli, co się dzieje, bo już się widziałem minę ochroniarzy, takie gwałtowne jakieś ruchy. Lepiej powiedz, kim ty jesteś. Moi drodzy, ja mówię, że tak, że pewnie już mamy prawie 2 kwadranse. No, ja tak. Bym chciał, żebyśmy teraz uczcili wszyscy, jak jesteście przed komputerami, żebyśmy chwilę uczcili pamięć Jana Pawła II tradycyjnie, minutą ciszy. A potem po prostu już pożegnamy się i powiem formułę, jak zwykle na koniec programu. Dobrze? Ja teraz wstanę. Ustawmy, czy przyjdziesz do mnie, czy zróbmy minutę ciszy. Tak, już patrzę na zegarek, żebyśmy tę minutkę wytrzymali skupieni. Symboliczna minuta. Dziękujemy Ci, Boże, za dar życia, posługi Jana Pawła II. Boże, ja Ci dziękuję za to, że miałem ten zaszczyt słuchać, widzieć, rozmawiać z Ojcem Świętym. I myślę, że
Mamy tutaj książki, mamy portret, który wędruje ze mną od domu do domu, od mieszkania do mieszkania. I mamy album o symbolicznym tytule Kronika papież, Jan Paweł II, papież, który zmienił świat. Papież, który zmienił świat. I moi drodzy, pamiętajmy o tym, że Jan Paweł II oczekuje, że będziemy słuchać jego słowa i realizować je w naszym życiu. I książka, do której będę tutaj powracał od czasu do czasu. Dekalog dla Polaków. Czas na odrobienie lekcji Jana Pawła II, której kiedyś nie chcieliśmy słuchać. Ja myślę, że słuchaliśmy. Tylko teraz czytajmy też, czy oglądajmy, słuchajmy homilię, przemówienia Jana Pawła II. I niech te jego słowa wydadzą ziarno, dobre ziarno,